Nabór miał trwać do końca czerwca albo do chwili wyczerpania puli środków finansowych. Pula niemała, aż 35 milionów złotych przeznaczonych na dofinansowanie kapitału obrotowego w mikro i małych przedsiębiorstwach działających w województwie podlaskim. W poniedziałkowy poranek do generatora wniosków zasiadły tysiące przedsiębiorców chcących ratować swój biznes. W ciągu półtorej godziny otrzymaliśmy 10 tysięcy wniosków, informuje Izabela Smaczna-Jurczykowska, rzeczniczka prasowa marszałka województwa podlaskiego. Obciążony serwer nie nadążał z generowaniem potwierdzeń. Lista sum kontrolnych zarejestrowanych wniosków została opublikowana już na stronie internetowej RPO województwa podlaskiego. Możliwe więc jest sprawdzenie, czy wysłany wniosek został skutecznie dostarczony w formule elektronicznej. O pozytywnym zaskoczeniu skalą zainteresowania drugą częścią podlaskiego pakietu gospodarczego mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. I pociesza tych, którym nie udało się zarejestrować wniosku. Będzie następne wsparcie. Zamierzamy na nie przeznaczyć około 50 milionów złotych z funduszy unijnych.